Polflix. Anioł Śmiry. Witajcie, przyjaciele. Święty Mikołaj to postać bardzo ikoniczna. Niezależnie gdzie jesteśmy, on i tak nas znajdzie. Jednak czy wiemy o nim wszystko? Jaka jest jego prawdziwa historia? Rok 270 to rok, w którym na świat przyszedł Mikołaj. Urodził się na terenie Turcji, a dokładniej w Patara. Pochodzi z zamożnej rodziny. Był bardzo religijny, co ostatecznie sprawiło, że został biskupem. Był również bardzo pomocny, dzielił się z innymi pieniędzmi i innymi dobrami, dlatego właśnie był nazywany aniołem. W pismach istnieje wiele różnych historii z życia patrona marynarzy i ludzi morza. Tak, dobrze słyszycie. Święty Mikołaj miał uratować rybaków przed wielkim stormem. Istnieją sugestie, jakoby Mikołaj miał mieć moc wskrzeszania zmarłych. Miał on uratować 3 ludzi, którzy nie zapłacili okrutnemu hotelarzowi. Najpopularniejsza historia z udziałem Mikołaja Śmiry to chyba, gdy biskup uratował 3 córki, które miały zostać oddane do domu publicznego. Uczynił to, wrzucając do komina kobiet 3 worki z pieniędzmi. Nie muszę chyba mówić, jaką to wydarzenie zapoczątkowało tradycję. Niestety, jego śmierć przyszła 6 grudnia roku 343 w wieku 73 lat. Ciało świętego z początku było w jego rodzinnym mieście Myra, zostało jednak przewiezione do Bari, mieście w Włoszech. Do dziś można ujrzeć jego grób w bazylice świętego Mikołaja. Obecny wygląd oraz zarys postaci Mikołaja zawdzięczamy popkulturze, w tym Coca-Coli, która w 1931 roku wyprodukowała reklamę z świętym panem w białej brodzie, ubranym w czerwony strój. A czy wy wierzycie w świętego Mikołaja? Koniecznie napiszcie o tym w komentarzu. Tymczasem to byłoby już na tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się.